Dzień dobry, z tej strony Wilku, ja witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Westland 2, zagrajmy w grę, którą przerwałem poprzez moją awarię komputera, której odcinki bardzo długo się nie pokazywały. Ale żeby nie zadudać, przypomnę co w tej chwili robimy, udaliśmy się przez chwileczką do Rodi, skąd odzyskaliśmy pewien mikroskop, który będzie pomagał i doktorowi, który jest jednym z doktorów Wangalorium, załatwić sprawę związaną z uzdrowieniem pewnego psiaka, za którym tęskni chłopiec, jeden z dzieciaków i który stoi tutaj na zewnątrz bramy zewnętrznej. Przejdźmy sobie bezpośrednio w tej chwili do doktora, przekażmy mu ten mikroskop. No, szybciej, coś tam powoli leci, ktoś oczywiście Rose się bierze i ślimaczy. Wchodzimy na nowy obszar. Wangalorium, bo już tam wieżę łączności włączyliśmy. Przejdźmy w takim razie do całości i doktor Edwinson dostanie ten cały i w tym momencie sprzęcik. No, rozmawiajmy z nim. Czy udało wam się znaleźć i mikroskop? Tak, oczywiście. Wspaniale, ratujesz tym wiele żyć, szanowna altruistko, dosłownie. Okej. Lekarstwo na bąblicę. Tak, z mikroskopem mogę sprawdzić, czy zakażenie minęło. Trzymaj, trzeba to wstrzygnąć Divi. Okej, dostaliśmy lekarstwo na bąblicę. Co wiesz o bąblicy? Okej. Lećmy w takim razie, uratujmy tego psiaka. To zawsze jest in plus i rzecz, którą możemy otrzymać dalej. A następnie pójdziemy pohandlować troszeczkę, żeby pozbyć się tego całego staffu, który tutaj jest zawarty. Ja już nie pamiętam za bardzo wszystkich zadań, kurde, które tu były. Bo troszeczkę jakby miałem przerwę w związku z, jak wiecie, awarią mojego komputera, tego BIOSu. Ale miejmy nadzieję, że teraz już nie będzie i zakłóceń. Gra nie będzie klatkowała, zresztą nie widzę, żeby jakoś szczególnie klatkowała. Poza sytuacją, że jakieś mam wrażenie rozmycia postaci, no ale trudno, to z tym sobie już musimy jakoś i poradzić. Lećmy w każdym bądź razie tutaj, szybciutko. Kto dostał w ogóle te lekarstwo, słuchajcie, na bąblicę? To jest dobre pytanie. Kto ma lekarstwo na bąblicę? Dobra, to będą przedmioty dodatkowe, czy przedmioty do użycia? Szyfrator, pudding bananowy, serum zagrucentrum, specjalny gadzi sok. Środki przeciwbólowe, prosty zestaw, cholera jasna. Kto to miał? Pewnie Rose, kurde. Środki przeciwbólowe też nie. To jest to. Przypisz do klawisza skrótu. I lećmy w takim razie w kierunku i tego nieszczęsnego chłopca, żeby uratować psu życie. On jest w tym miejscu dokładnie. Porozmawiajmy z Peterem Hillem. Okej, czy możemy coś zrobić? Pies jęczy. Za nisko, dobra, coś trzeba z tym zrobić. Otworzyć jakoś, ale jak to otworzyć, żeby tu wejść? To jest dobre pytanie, tego już nie pamiętam. Tak, tego nie zrobimy. Być może będzie trzeba użyć pięści. Też nie. No co jest grane? Albo ktoś miał klucz, cholera jasna. I no właśnie, już tego nie pamiętam teraz. Sprawdźmy, kto to może mieć. Jakiś klucz może będzie. To nie tutaj. To też nie te rzeczy. Gorący ziemniak Heimana. Gąsienica czołgu, to już jest nam niepotrzebne. Zachodni serwis, karta magnetyczna. I tutaj też mam jakieś rzeczy. Do biura mata klucz. Kurde, jak to tworzyć? Słuchajcie, mam to rekarstwo, nie wiem jak mam go użyć, jak Boga kocham. Kasiarz? Nie działa, nieprawidłowy cel. Też nie działa. Czy ja to mogę jakoś rozwalić? Też nie da rady. No nie da rady w ten sposób też. Nie ma nic tutaj takiego jakby... Cholera jasna, jak to rozwalić? No nie mam pojęcia, jak Boga kocham. Wywołajmy bazę.
Raport. Dziękuję. Zróbmy awans szybciuteńko. Coś pomijam i nie wiem co. Kurde, to jest strasznie irytujące. Zwiększmy tego i handlarza od razu Rose i spróbujmy coś z tym zrobić. Bo tak nie może być. Tak nie może być, że nie mogę otworzyć płotu. Nie wiem czemu. Dobra, zerknijmy może do dziennika, bo to będzie najlepsze ten. Musimy je wstrzyknąć Divię. Nieźle, nie? Okej, porozmawiajmy w takim razie. Może to trzeba dać temu chłopcu? Nie, nie. Nie no, jakoś te drzwi trzeba otworzyć. Kurde. Dobra, może Pizepi będzie wiedział, jak to zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak Boga kocham. Rose, wstrzyknij mu to jakoś. Może się uda, dobra, spróbujmy. Cel jest za daleko, żeby wejść w interakcję. Dobra, ja muszę dostać klucze jakoś, kurde, fale. Nie wiem, od kogo te klucze muszę wziąć. Być może od którego z tych panów coś. Będzie miał, Lelewyn. Witaj, dokładnie. Ciebie mam w nosie, Barton. Też nie. Kurde, fele, wiecie co? To naprawdę jest jakieś nieporozumienie. Mam lekarstwo na bąblicę, nie mogę go użyć. I tak będę gadał o tym teraz pół dnia, bo zastanawiam się, jak mam tutaj wejść. A może wysadzę to jakimś dynamitem? Zapiszmy grę. Czy mamy jakiś dynamit na podorędziu? Pewnie mamy. Sama dynamit? Dynamit może mieć na przykład... O właśnie, ma go i ten pan. Nie wiem, jakim cudem po cholerę go wziąłem i zdjąłem sobie. Weźmy go sobie i... Wyposaż jako dodatkową, dokładnie. Zamieńmy. Może się uda wysadzić te cholerne drzwi. To nie jest głupi pomysł. Hop. Gówno, słuchajcie, nie podziałało. No nie mam pojęcia, jak Boga kocham, kurde fele, słuchajcie, to jest wręcz niemożliwe. Ale tu się nie da wejść. Nie da się wejść, bo po prostu drzwi nie wchodzą w interakcję. Co jest co najmniej dziwne. Z chłopaczkiem nie można porozmawiać. No gry, gry. O, daj lekarstwo, słuchajcie. Czy chcesz podać Divi lekarstwo na bąblicę? Daj lekarstwo, w końcu się udało. Bogowie, nie rozumiem w ogóle kompletnie tego, co tu się wydarzyło. Porozmawiamy z tym chłopcem. Udało ci się, będzie żyć. Zajebiście. Diva, hał. Poleciała. Diva, wracaj. Cóż, chyba powinienem wam podziękować za uratowanie jej. No dobrze, uratowaliśmy Divę. Było to dziwne, że było to tak trudno zrobić. Dostaliśmy też awans, wywołajmy. Raport. Zajebiście. Sprawdźmy sobie, co kto dostał. Umiejętności jakieś może są większe. No, strzelby to są bardzo dobrym pomysłem, absolutnie. W tym wypadku teraz kolejny jakiś awans to jest broń energetyczna, też absolutnie tak. Zatwierdź punkty. Bijatyka, tak. Bijatyka, absolutnie tak. Zatwierdź punkty. I co my tu jeszcze mamy? No, za bardzo już dużo nie mamy, ale to nie szkodzi. Sprawdźmy sobie w dziennik, zobaczmy, co my mamy tu jeszcze do załatwienia. Znajdźcie grzałkę tostera, Angelorium. No właśnie, grzałki raczej nie znajdziemy, podejrzewam. Chociaż nie, poczekajcie, chyba mamy grzałkę i możemy ją... A, już wiem, gdzie jest grzałka. Dobrze, ale najpierw wrócimy jeszcze, kochani, wrócimy do naszej siedziby, żeby oddać te cholerne i żwirki dla kotów.
Przypominam, że musimy znaleźć w dalszym ciągu żwirki, które są potrzebne do uruchomienia zapiszę grę, do uruchomienia, nie uruchomienia, a stworzenia kombinezonów antyradiacyjnych. Dobra, lećmy sobie powolutku. Santa Fe Springs. Pomiń. Szybciej, panowie, szybciej, nie ma czasu. Potwierdź. Brat Tomasz, słuchajcie, Ertan, okej, porozmawiajmy sobie z nimi, jacyś nowi goście są w naszym obozie. Muskularny młodzieniec w czarnej koszulce i nabijanej ćwiekami skórzanej kamizelce. Ma krótkie brązowe włosy, zielone oczy, a na czole namalowane kredką do oczu znak X. Mam odpowiednie zdolności, jestem gotów do zabijania. No wiesz, ta robota to coś więcej niż tylko zabijanie. Może dla was, ale ja jestem tu po to, żeby zabijać. Uwielbiam to, to takie fajne. Jakimi dysponujesz zdolnościami? Rekruci. Znam się na broni ciężkiej oraz białej, potrafię przywalić z pionka. A jeśli będziecie potrzebowali kogoś wystraszyć, to w moich żyłach gotuje się demoniczna krew mrocznego władcy, więc i z tym sobie poradzę. Okej. Okay. Co takiego? Mroczny władca, no wiecie, szatan. Czytałem o nim w takiej książce. Potem zabiłem kozę, więc jestem największym twardzielem na mokradłach. Los Angeles. On mi tak powiedział. Jaki on? Ja pierdolę, nie słuchasz? Szatan. Przeszedł do mnie we śnie i powiedział mi, że jestem zajebisty. Słyszałeś nasz komunikat o rekrutacji? No, coś o tym, że podbijacie Los Angeles, czy coś w tym stylu. W sumie mało mnie to obchodzi. Ale jeśli robicie sobie wrogów, to potrzeba wam będzie wsparcia Ertana. Dysponuje siłą całej armii. Więc nie interesuje cię, na czym polega nasza misja? Interesuje mnie tylko to, żeby zacząć zaraz strzelać. Jeśli potrzebujecie kogoś takiego, to świetnie. Jeśli nie, to wracam do mamy. To znaczy, mam tam taki gang. Mogę zabijać z nimi. Powiedziałeś, że wracasz do mamy? Wal się w ryj, nic takiego nie powiedziałem. Jestem twardy, czczę szatana. Świetnie, potrzebujemy jak najwięcej żołnierzy, możemy cię przyjąć. Okej. W chuja lecicie, dobra, dobra, nieważne. Do widzenia. Tutaj mam jeszcze jednego. Brat Tomasz, jesteście tymi z radia... strażnikami pustkowi. Czeka na was wysoki mężczyzna z brodą i wznoszonym pancerzu bojowym, ma przy boku karabin maszynowy. Jego twarz jest sroga i niewzruszona jak u posągu z granitu, a jego włosy długie oraz siwe. Na jego spalonym słońcem nosie tkwi para okularów. Nazywam się Neil Thomas. Jeśli naprawdę jesteście tacy, jak twierdzicie, to jestem tu, żeby się zapisać. Okej. Okay. Jesteśmy strażnikami pustkowi. Jesteśmy tu, żeby chronić ludzi i walczyć w imię sprawiedliwości. No cóż, każdy może tak twierdzić, ale jeśli się do was przyłączę, będę was pilnować. Okażecie się upierzcami czy wysoce zorganizowanymi mordercami, to natychmiast was porzucę. A potem pewnie zwrócę się przeciwko wam. Słyszałeś nasz komunikat w radiu? No, stary nadajnik w radiu znów zaczął transmisję. Jeśli naprawdę chcecie zaprowadzić tu porządek, to jestem z wami. Szczególnie jeśli chcecie się rozprawić z milicją Boga. Okej. Okay. Masz jakiś problem z milicją Boga? Kiedyś walczyłem o ich boku. Przyłączyłem się do nich, bo mówili, że uczynią świat lepszym, ale kłamali. Całe te gadania o Bogu i dobrych uczynkach to tylko wymówka i zabijanie każdego, kto wejdzie mi w drogę. Zabijają dla władzy, z chciwości, z umiłowania do zabijania. Zabiłem kilku z nich na odchodne, ale to za mało. O wiele za mało. Nie odbije ci i nie zaczniesz zaraz strzelać, gdy tylko zobaczysz pastorów, prawda? Jestem dobrym żołnierzem, wykonuję rozkazy. Nie będę strzelał, dopóki mi nie każecie. Ale jeśli zbratacie się z tymi hipokrytami, to spadam, żeby wszystko było jasne. Okej, okay, żołnierz z sumieniem na pewno nam się przyda. Witamy w naszych szeregach. Okej, okay, jakby go też zaprosimy, znaczy teraz odmówimy. A, tamtego już nie ma. A nie, jest. Przepraszam. Tutaj mamy też handlarzy. Pozbądźmy się trochę stafu. Mieszkaniec pustkowi, mieszkanka pustkowi. To jest, nie jest głupi pomysł. Handel. Co oni tutaj takiego mają, słuchajcie? Przede wszystkim tak, sprzedajmy cały szmelc, jeżeli takowy mamy. To nie jest głupi pomysł. Zobaczmy, czy mamy jakiś nadmiar broni. No, nadmiaru broni może nie mamy szczególnego, ale... Słonko, pustynny jastrząb.
Okej. To nie jest taki głupi pomysł. Tutaj mamy też... To nie jest za dobre raczej z tego co widzę. Eksperymentalna snajperka. Ale my mamy dużo lepszą postawę, słuchajcie, i teraz broń. Ja no nie widzę czegoś, co by mi jakoś zachwyciło szczególnie. Dobra, nieważne. Sprawdźmy w takim razie jeszcze jedną rzecz, bo ja nie wiem, czy ja jestem uzbrojony w tej chwili. To dokładnie, mam odwrotnie. Tak, karabin to mamy wyśmienity w tym momencie. AK-97 w ręku, które zadaje dużo też bardzo obrażeń. Tutaj mamy coś takiego, jak prawda. Pięści, ok. I tutaj mamy... No dobrze, nie jest źle. Trzeba tylko oddać pistolet dla Rose. Co też nie wydaje się głupim pomysłem. I oddajmy szwirek w takim razie. Bo tego żwirku na pewno trochę mamy, tak mi się wydaje przynajmniej. Lecimy, 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 lecimy. To właśnie, gdzie to właściwie było, bo już nie pamiętam, naprawdę. Kurde, fele, zdurniałem trochę jak zwykle i zapomniałem, gdzie jest. To jest dokładnie tutaj, słuchajcie. O właśnie, otóż to. Ralf i Takayuki, cała ekipa jest z nami, Korenkain też, no to pogadajmy w takim razie. Może nie wilkiem, bo to nie jest głupi pomysł. Macie ten żwirek? Mamy. No właśnie, gdzie mamy żwirek? Kto ma żwirek? Oddajcie mi ten żwirek, matko boska, kto miał żwirek? O, tu jest jeden żwirek. Nie, to jest zolid, nie żwirek, przepraszam. Torba kosiego żwirku, jeden. Wydaje mi się, że będzie jeszcze jakiegoś jednego brakowało, takie mam wrażenie. Ale zaraz się o tym przekonamy. A może i nie. Tak, chyba jest idealnie, daj. Czy ktoś jeszcze ma kocić żwirek? No, szukajmy. Gdzie jest ten żwirek? Miejmy nadzieję, że nie wsunąłem go, nie wsypałem, znaczy się do jakiejś tajemniczej kuwety. Tu jest zeolit na pewno. On się też przyda. No i okej, dobra. Zobaczmy, czy dostaniemy coś. Świetnie, o to chodziło. Od razu zabieram się za ulepszenie kombinezonów. Dam wam znać przez radio, jak będą gotowe. Coś jeszcze do widzenia. Zajebiście, okej. Okej, okay. Czyli tak, jeszcze nie zrobił, to my pójdziemy dalej wypełniać jakieś misje, nie mamy jeszcze kombinezonów, niestety, ale za to pozbyliśmy się niezbędnego ciężaru, tak, czyli już tutaj nie będą tak nam i zamulać. Wróćmy zatem do tego miejsca i wyruszmy dalej na pustkowia, żeby ratować życia. No, 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 chodźcie panowie, chodźcie, chodźcie. Okej, wyruszamy na pustkowia. Zebrać rzecz jasna.
O, mam się od razu zgłosić. Roger, Echo 1. Got an easy one for you. Caller says their settlement is under attack by me. Jeden syntek, słuchajcie, mówią, tak? No to lećmy do tego syntka, do tego Dwighter. Zapiszmy grę wcześniej, bo może być nieprzyjemnie, to może być pułapka. Przyjęliśmy. Nie pamiętam tej lokacji, absolutnie. No ale zobaczymy, może się uda, bez problemu. Potwierdź. No i zobaczmy, co tam się dzieje takiego. Mam wrażenie, że będzie niewesoło. No. Może być nieciekawie, mam wrażenie. O, już widzę, że będzie nieciekawie, słuchajcie. To nie jest chyba jeden syntek, który tu jest. Mam tutaj też coś, co jest, wygląda jak torba kociego żwirku albo zaolit. No nieważne, okej, okay, przejdźmy tutaj. I spróbujmy go załatwić. 115, pięknie. O kurde. O kurde. Pułapka, tak jak sądziłem. O, nie jest lekko. Myślę, że to będzie dużo lepszy pomysł, żeby tego załatwić najpierw. Cholera, dużo ich tu leci strasznie. Naprawdę dużo. Czy ja w stanie jestem któregoś trafić? Walmy w snajpera z tym... Cholera, tego to 0. Tego 57%, tego... dobra. Myślę, że ten będzie najłatwiejszy. Nie jest źle. Powinno się udać. Pięknie. Dobra. Rewelacja. Jeden z głowy. O, atakują mi koszmara, nie jest źle. Za to nie było dobre. Możesz kurwa mać. Co to było? To nie było dobre. Dobra, kto ma tutaj jakąś broń ciekawą, bo cholera jasna by to strzeliła. Dobra, spróbujmy w ten sposób walnąć. ...140, nie jest źle. Pięknie. No, nie wiem, czy będzie to łatwe, cholera. Wilku dostał po dupie. I to dosyć ostro. Ależ oni mają uderzenia, na litość boską. Dobra, jeden z głowy. I to wszystko, co jestem w stanie zrobić. On wali ten skurczybyk. Ciężko zbrojny gdzieś się twierdzy. Nie jest dobrze. Jest, bym powiedział, nawet bardzo źle. Nie wiem, którego najpierw załatwić. Może tego.
Okej, okay, spróbujemy dalej. Leci kolejne. No i ktoś dostał w dupę i to nie nas, dzięki Bogu. Bożeż kurwa mać. Dobra, słuchajcie, muszę przeczytać grę. Niestety stało się. Czytanie gry, autosave. To była pułapka. I niestety muszę to rozegrać troszkę inaczej. Niestety. Zastanawiam się, jak to zrobić. Zobaczmy, jaki mamy w ogóle sprzęt, żeby ich pozałatwiać. Tych, którzy mają najgorsze i najgorsze... Co my tu w ogóle mamy tak naprawdę, żeby ich załatwić? Dobra, raz. No dużo nie mamy, naprawdę nie mamy dużo. Ale Anusz się uda. To jest 50% tylko, dobra. Dużo tego nie ma. Zapiszmy grę. I zobaczmy, co się wydarzy. Ja zrobię tak. Tego postawię tutaj. Kucnę. Pizepi walnę gdzieś tutaj. O kurde, dobra, nieważne. Spróbujemy jeszcze raz. To będzie bardzo trudna walka. Dokąd ja jestem w stanie polecić tak naprawdę, nie wiem. Podlećmy tutaj. Okej. 40%. Schował się tutaj, a teraz 52. Dobra, próbujmy. Nie trafiłem, niedobrze. Leci kolejny. Leci kolejny. Dobra, który to miał ten? Dobra, tutaj jest granat. Próbujmy w ten sposób ich załatwić. Może się uda. Wezmę małą karabinę. No, 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 no. Cholera jasna, strasznie trudne to jest. Powinno się udać, obydwaj. Tylko jeden niestety, Holender, jasne. Dobra. A jak ja w niego nie mogłem trafić, jakim cudem? 45 tylko, matko boska. Spadaj gościu, spadaj, spadaj, spadaj. No i kto tak dostał teraz? Wilku dostał.
No właśnie. Ci są najgorsi. Ale my sobie z nimi poradzimy. Czysto. No zobaczymy, Przepraszam, skupiony jestem niezwykle w tej chwili na tej walce. Chciałbym jak najlepiej ją poprowadzić. Nie wiem, czy mi się uda. Podejdę bliżej. Teraz spróbuję tego załatwić. Pięknie. Rose też musi stąd spylać zaraz, mam wrażenie. Dobra. No i teraz muszę coś wymyślać, kurde, fale. Wszędzie mam 0%, niedobrze. Spróbujmy tego walnąć. Pięknie. O to chodziło. No, trawę go chociaż raz. Dokładnie. Ktoś dostał po dupie. A to nie szkodzi. Załatwmy tego najpierw. Czy tego? Tego najpierw załatwimy. Bardzo ładnie. Skotło musi jakoś się poradzić teraz. Pytanie, jak sobie poradzi? No nie wierzę, nie trafił, słuchajcie. Jak to się mogło stać w ogóle? No nie, miałaś tego nie robić. Miałaś tego nie robić, Rose, matko boska. Kolejny z karabinem leci. No trudna walka bardzo, trudna, naprawdę trudna. Kurwa mać po prostu. A ten jeszcze nie trafia, no nie mogę. I Rose została po dupie, no zajebiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słuchajcie, pierwszy let's play od tak dawna i dostaję tak srodze po dupie, że szkoda mi gadać. Ja no nie załatwię tego, nie ma szans. Nie mam pojęcia, jak to załatwić teraz, jak słowo honoru. Mogę spróbować zrobić coś takiego, że... Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Spróbujmy tego sieknąć. Dokładnie. To nie był głupi pomysł. Nie był głupi pomysł. Dobra, zobaczmy, czy jestem w stanie tutaj coś zrobić jeszcze innego. Tak, żeby ich pozałatwiać. Tego bym chciał trafić, cholernika jednego. Albo tego. Dobra, spróbujmy. 58, bardzo ładnie. Jeszcze raz. Nie trafiłem. No. Ale to się nie wygubię, tylko strzelaj do niego. Dokładnie tak. Bardzo ładnie, jeden uzdrowiony. Rose. To samo trzeba zrobić.
Tak, tylko nie dolecę do niej. Czekajcie, zrobię coś takiego. Dobra. I teraz tu zrobimy przeładowanie. Koniec amunicji, cholera jasna. Co to była za amunicja tutaj? Karabiny snajperskie, 7,62. Kto ma 7,62? Kto ma 7,62? Tutaj jest 7,62. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Trafię czy nie trafię w kogoś? Mogę spróbować. Pół na pół. Kurwa mać. Nie udało się. Walbik. 67, pięknie. Nie trafił. Nie trafił, nie jest źle. No i Wilku, teraz co ty zrobisz? Pytanie. Co ty masz zrobić? Tu 7%, tu 37. Tutaj 47, walmy w tego. Pięknie. Co ja takiego mogę jeszcze zrobić? Mogę wyleczyć i tego, tą koleżankę. Na pewno to zrobię. 71% albo ten, ile ma? 91 albo ten 170. Walmy w tego. Dobra. To nie jest głupi pomysł. Może się uda. Nie udało się. Jeszcze raz. Traf go jeszcze raz. Pięknie. Kurwa mać. Znowu nie trafił, nie jest źle. Teraz go trafię na pewno. Gówno, na pewno. No ładnie. Co może nie tak ładnie, jakbym chciał, ale trudno się mówi. W którego ja mam teraz strzelać, cholera jasna. Walmy. Jest jeden. Dobra. Dobra, wyleczona, bardzo ładnie. W takim razie lećmy do... Kto tu tak umiera? Ktoś mi umiera. Ale nie widzę kto. Dobra, nieważne. Teraz tego pana trzeba załatwić. Bardzo ładnie. Dobra. I tego pana. Bardzo ładnie. O bogowie, dobrze, słuchajcie, jest 40 minuta, Skoczma mi umarł, Skoczma nie chce się pozbyć. Jak widać, ten dzisiejszy let's play może nie jest idealny, bo jest jednym z naprawdę, na pewno i pierwszych od bardzo dawna, które nagrywam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Obiecuję, że do tej walki następnym razem przygotuję się dużo, dużo lepiej. Dawajcie łapki, komentujcie. Ja tymczasem zastanowię się, jak tą planszę przejść w taki sposób, który pozwoli mi na dobre załatwienie sprawy. Prawdopodobnie pójdę, zrobię zakupy i zakupię trochę więcej staffu, żeby porozpieprzać to towarzystwo w diabły, bo mnie strasznie zirytowało. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. Jest 40 minuta równo. Wróciłem, jestem z wami z powrotem. Cześć, do zobaczenia.